Murarz. Murarze stanowią najliczniejszą i podstawową grupę zawodową w branży budowlanej. Pracują na placu budowy, przy stawianiu nowych budynków lub podczas naprawy i renowacji czy remontu tych, które już istnieją. Do ich zadań należy wykonywanie zapraw murarsko-tynkarskich i przygotowywanie ich do pracy. Stawianie fundamentów. Murowanie ścian. Tynkowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonywanie stropów murarskich czy okładzin. Doświadczony murarz, który bardzo dobrze zna się na swoim fachu, będzie w stanie wykonać niemalże wszystkie prace murarskie, od fundamentów budynku aż po sam dach. Murarze pracują samodzielnie lub w brygadach. Wszystko zależy od wielkości budowy, a także od prac, jakie wykonują. Drobne wykończenia murarskie mogą być wykonywane przez jednego pracownika, jednak stawianie ścian czy fundamentów wymaga całej grupy, która jest koordynowana przez brygadzistę lub kierownika budowy. Murarze zawsze współpracują z innymi specjalistami na placu budowy, to jest z elektrykami, dekarzami czy cieślami. Prace murarskie mają kluczowe znaczenie podczas budowy. Na nich będą się opierać wszystkie wykończenia. Dlatego murarze powinni być dokładni, a także cierpliwi. Popełnienie błędu na tym etapie może się okazać problematyczne, a pominięcie go uniemożliwi przejście do kolejnego etapu budowy. Każda budowa jest inna. W różnych miejscach zadania murarza mogą się od siebie różnić. W każdym z tych miejsc pracownik zdobywa inne doświadczenia, poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności. Dlatego to bardzo ważne, aby podejmować się rozmaitych zleceń. W branży budowlanej docenia się pracowników, którzy nie boją się nowych wyzwań. Trzeba pamiętać, że w zawodzie murarza bardzo ważne są zarówno umiejętności, jak i wiedza, ale również pewne predyspozycje. Murarz na każdym etapie pracy jest skupiony. Wszystkie podejmowane przez niego decyzje są przemyślane, a w razie potrzeby konsultowane z resztą zespołu. Obecnie praca na budowie jest wspierana przez wiele różnych maszyn, które ułatwiają i przyspieszają pracę, na przykład dźwigi, które podają materiały na wysokości. Murarz, choć w dużej mierze posługuje się narzędziami ręcznymi i pracą własnych rąk, korzysta też z elektronarzędzi, których używa chociażby do mieszania zaprawy. Praca murarza wymaga dokładności i rzetelności. Aby postawić ścianę z pustaków lub cegieł, należy trzymać pion i poziom. Murarz w swojej pracy posługuje się poziomnicą do wyznaczania poziomu,
pionem murarskim do określania pionu, kielnią do nakładania i rozprowadzania zaprawy murarskiej, pacą do wygładzania zaprawy i betoniarką do mieszania zaprawy oraz innymi narzędziami. Jeżeli popełni się błąd na początkowym etapie prac, cała ściana będzie nierówna i nie będzie nadawała się do użytku ze względu na zagrożenie zawaleniem lub pęknięciami. Będzie trzeba ją wyburzyć i postawić na nowo. Poza tym powinien być dokładny, precyzyjny, wytrzymały. Powinna go cechować wytrwałość, a także cierpliwość, bo zadania wykonywane na placu budowy są zwykle monotonne. Murarz pracuje w trudnych warunkach, często na wysokości i podczas złej pogody. Swoje zadania może wykonywać na otwartym powietrzu lub w zamkniętych pomieszczeniach. To ciężki, wyczerpujący fizycznie zawód. Dlatego murarze powinni się cechować dobrym zdrowiem, siłą, a także dobrą kondycją. Murarz często pracuje w delegacji, na wyjazdach. Wtedy firma, która go zatrudnia, opłaca nocleg. Wyjazdy mogą trwać tydzień, dwa, czasami miesiąc. Zależy to w głównej mierze od wielkości budowy, a także od warunków atmosferycznych, które mogą spowolnić, a nawet uniemożliwić pracę. Praca na budowie bywa niebezpieczna. Wszystkie stropy i rusztowania są zabezpieczane, ale zdarzają się wypadki. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik budowlany odpowiada bowiem nie tylko za siebie i swoje zdrowie, ale również za współpracowników. Każdy, kto chce zostać murarzem, musi się tego zawodu nauczyć. Są szkoły, które specjalizują się w uczeniu tego zawodu. Po ukończeniu szkoły podstawowej możesz uczyć się zawodu w szkole dla murarzy.